Okazuje się, że jest jeden uniwersalny mechanizm zwalczania tych zakażeń wirusowych. I proszę Państwa, ze zdumieniem zapoznałem się z informacją, że mechanizmem niszczącym wirusy wewnątrz naszych komórek jest mechanizm cynkowy. Otóż okazuje się, że po to, aby zablokować enzymy replikujące wirusy, komórka musi uwolnić do cytoplazmy więcej cynku. I osoby, które mają dobry poziom cynku, a jest ich mniej więcej 1/3 populacji, nie chorują, przynajmniej nie mają objawów chorób wirusowych, są zdrowe. Natomiast osoby, które są podatne na przeziębienia, grypy, paragrypy, jak również podatne na tą najmodniejszą chorobę, i gdy występują u nich objawy, mają zbyt mało cynku. I proszę Państwa, już jest wiele informacji pokazujących, że jeżeli wdrożymy cynk do naszej diety albo zastosujemy cynk jako suplement, wtedy bardzo szybko zdrowiejemy. Przy czym cynk cynkowi nierówny i przede wszystkim najważniejsze jest to, aby ten cynk przyjmować z tak zwanymi jonoforami, czyli związkami chemicznymi, najlepiej naturalnymi, które wtłaczają cynk do cytoplazmy, do komórki. I proszę Państwa, takim jonoforem jest na przykład kwertycyna, która jest zawarta w cebuli, w czosnku i w innych roślinach. I jeżeli my razem z cynkiem to spożywamy, powiększamy poziom cynku w cytoplazmie i odporność nasza wzrasta. No, z cynkiem jeszcze jest taki problem, że powinno się go przyjmować razem z 30-krotnie mniejszą ilością miedzi. Wtedy jest wszystko ok, natomiast bez miedzi jej efektywność jest mniejsza.